Dziękuję bardzo za zaproszenie i może powiem to po raz kolejny, ale to przywilej. Przywilej być tutaj wśród was i dzielić się Bożym Słowem. To jest taką największą radością, że możemy to czynić, że Bóg daje nam jeszcze tą możliwość, daje sposobność do tego, abyśmy mogli głosić Boże Słowo. To jest coś, co on nam daje i z czego chcę dzisiaj również korzystać. Chciałbym się z wami podzielić tym, co Bóg położył mi na sercu i chciałbym dzisiaj usługiwać czymś w temacie, który nazwałem sobie najlepsza rola drugoplanowa. Mam nadzieję, że nic nie popsułem. Najlepsza rola drugoplanowa. Z pewnością wszyscy słyszeliście o czymś takim jak rozdanie Oscarów. Ta coroczna gala filmowa skupia na sobie uwagę milionów ludzi na całym świecie. I jedną z kategorii, w której również te Oscary są rozdawane, to jest nagroda za najlepszą rolę drugoplanową. Często, gdy oglądamy coś, często, gdy nawet w swoim własnym życiu, w otoczeniu, zwracamy uwagę na tych, którzy są, można powiedzieć, na przodzie. Są tymi, którzy są liderami, tymi, którzy są często bohaterami, często znamy historię może ich życia, często nawet fascynujemy się tym wszystkim, co jest w ich życiu, bo oni są gdzieś z przodu. Ale dzisiaj na podstawie Bożego Słowa i bardzo znanej historii chciałbym zwrócić uwagę na osobę, na postać, którą dobrze znacie, jestem tego pewien, ale chciałbym mówić o kimś, kto jest dla mnie niesamowitym właśnie bohaterem, pozwólcie, że tak go nazwę, właśnie bohaterem drugoplanowym. Jest może w Biblii wiele takich osób, o których moglibyśmy pomyśleć, ale w szczególny sposób chciałbym dzisiaj dotknąć Starego Testamentu i pewnej historii, bo po 40 latach tułania się po pustyni ta wędrówka Izraelitów wreszcie dobiega do końca. Izraelici mają wkroczyć do Kanaanu. Mają wejść do ziemi, którą Bóg im obiecał, którą Bóg powiedział, że mają ją objąć w posiadanie. Ziemia obiecana. I wtedy to właśnie ten mój drugoplanowy bohater, 85-letni Kaleb, zwraca się do Jozuego z niezwykłą prośbą. Z prośbą o pozwolenie, by mógł przystąpić do walki i zdobyć ziemię Hebron jako swoje dziedzictwo. W księdze Jozuego czytamy właśnie te słowa. 14 rozdział, 12 werset. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie, warowne miasta. I może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Następnie brat tutaj mówił o starszych osobach. I czasami wydaje nam się, że mamy ten przywilej, żeby dojść do pewnego momentu i wtedy wychodzimy na ten odpoczynek, na zasłużony odpoczynek. Przykład Kaleba pokazuje nam, że u Boga każdy czas jest dobry. Że Bóg chce wykorzystywać nas w każdym wieku i w każdym czasie. I niech to dzisiaj będzie dla ciebie zachętą. U Boga nie ma emerytury. U Boga nie ma czasu, w którym mamy przejść na emeryturę. Oczywiście On nas zapewnia o swoim odpocznieniu. I mówi nam o tym, że kiedyś wejdziemy do Jego odpocznienia, ale póki jeszcze mamy dech w swoich piersiach, póki nasze serce jeszcze bije, to Bóg chce użyć ciebie i mnie jako swoje użyteczne narzędzie. Pamiętaj, u Boga nie ma czasu na emeryturę. Bóg chce, abyś był użyteczny. I przykład tego człowieka jest niezwykły dla mnie osobiście. 85-letni mężczyzna staje gotowy i mówi do swojego przywódcy, do Jozuego, tego, który stał zawsze przed nim, mówi o dniu, w którym chce stanąć do walki. Czy to nie jest zachęcające? Czy to nie jest pokrzepiające dla nas? On wie, do kogo się zwraca i wie, co powiedział jego Pan. I dla mnie jego postawa i cała ta historia to niezwykła lekcja, z której chciałbym wyciągnąć parę cennych wskazówek. Mam nadzieję i dzisiaj dla ciebie, drogi bracie, droga siostro, bo takimi stały się właśnie dla mnie. Czego mogę nauczyć się z postawy tego człowieka? Czy on dzisiaj może być dla mnie wzorem, zachęceniem? Czy ten, który zawsze był w cieniu Jozuego, wodza, tego, którego Bóg wybrał, czy on może dać mi coś, z czego mogę skorzystać? Co może być
tak powiedziałem, dla mnie zachęceniem, motywacją, co może spowodować, że tak naprawdę coś wezmę z tej lekcji. Po pierwsze napisałem sobie pokora i uległość. Życie tego człowieka dla mnie to ogromny przykład pokory i uległości. Bo warto zauważyć na wstępie może to, co wiemy, ale chciałbym tylko przypomnieć, kim byli wspomniani w tej historii bohaterowie. 40 lat wcześniej Jozue i Kaleb znaleźli się wśród 12 wybranych, którzy zostali wysłani, ażeby zbadać ziemię, którą Bóg im obiecał. To Mojżesz ich wysyła i zleca im to zadanie. Zostali więc w pewien sposób wyróżnieni, zostali w pewien sposób wyznaczeni do pełnienia, dziękuję bardzo, do pełnienia niezwykle ważnej, ale też niezwykle niebezpiecznej misji. To nie była tylko taka zwykła przechadzka po obcym terytorium. Zobaczenie wszystkiego tego, co tam jest, to była jedna strona tego wszystkiego, ale mieli świadomość, że wkraczają na teren wroga. 12 z nich w obcym terytorium miało zobaczyć, sprawdzić i przynieść informacje. Musieli mieć sobie coś szczególnego. Musieli cechować się czymś, co spowodowało, że wybrano właśnie ich. 12 spośród wielu. To członkowie poszczególnych tych plemion wybrali ich na swoich przedstawicieli. Pokładali w nich nadzieję, to w nich złożyli ufność i od nich chcieli dowiedzieć się wszystkiego, co zobaczą. Jozue i Kaleb wiemy, że byli jedynymi, którzy wrócili razem z całą resztą, ale byli jedynymi, którzy przynieśli jakby inny obraz tego, co zobaczyli. Niby wszyscy w jednym miejscu, niby wszyscy w jednej ziemi, niby wszyscy dotykający tych samych rzeczy, a jednak jakże inna reakcja, jakże inna relacja. Tylko oni nie zlękli się tego, co zobaczyli w Kanaanie. Tylko oni po powrocie, można powiedzieć, złożyli taki rzetelny, prawdziwy raport tego, co zobaczyli, ale jednocześnie mówili tu z pełnym zaufaniem do Boga, który obiecał, że pomimo tego wszystkiego, co tam zobaczą, Bóg tą ziemię da im w posiadanie. Ciągle przyświecała im ta myśl i myślę, że to jest taka lekcja, która płynie dzisiaj szczególnie dla mnie. Czasami pewne rzeczy w życiu mogą przerażać. I wiele razy słyszę i czytam i przypominam sobie biblijne prawdy, Boże obietnice, Boże zapewnienia o tym, że jest ze mną, że będzie mi błogosławił, że On mnie poprowadzi. Jego słowa, które mówią, nie bój się, nie lękaj się, bo przecież ja jestem z tobą. Ileż razy przypominam sobie o tych rzeczach. Może nawet gdzieś tam mogę znaleźć te właśnie słowa na jakimś plakacie, gdzieś w jakimś domu, powieszone w bardzo szczególnym miejscu, które łatwo zauważyć. Ale jakże często obraz tego świata całkowicie przyćmiewa Boże Słowo. Jakże często, nawet żyjąc czasami tymi obietnicami, pozwalam, aby to wszystko, co jest wokoło mnie, pokonało Boże obietnice. Po prostu nagle wszystko to, co było do tej pory ważne, przestaje mieć znaczenie. Bo jakże mogę mówić o tym, że ufam memu Bogu, skoro nie ufam Jego Słowu? Kiedy w obliczu czegokolwiek nagle strach pojawia się w moim życiu i zaczynam łapać się wszystkiego, co jest wokoło, nie myśląc o tych pięknych słowach, które pozostają tylko słowami wypisanymi na ścianie mojego domu. Jozue i Kaleb przychodzą, pełni ufności. Tylko oni spośród wiadowców otrzymali obietnicę wejścia do tej ziemi. I znamy tą historię, nie zginęli na pustyni. Uchwycili się Bożej obietnicy, żyli Bożą obietnicą. A jednak musieli w tym momencie przez 40 następnych długich lat tułać się po pustyni. Nie weszli do ziemi obiecanej w tym momencie ze względu na to, co działo się wokoło. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądała ich relacja. Tak naprawdę niewiele wiemy z Bożego Słowa o tym, jak wyglądała ta historia ich życia, gdy wspólnie razem wędrowali przez 40 lat. Nie mamy takiego szczegółowego opisu. Być może zawiązała się między nimi szczególna przyjaźń, jakaś szczególna więź. Wiecie, każda taka niebezpieczna misja jakby łączy, powoduje, że ludzie mają tak zwany wspólny front, że coś ich jednoczy, że znajdują tą bratnią duszę
I po powrocie, gdy przyniesie tą wiadomość z Kanaanu do Izraela, kolejne niebezpieczeństwo jakby, bo pełni strachu Izraelici przecież chcieli ich ukamienować za wiadomość, którą przynieśli, bo te wiadomości nie były po ich myśli. Nie wiem, czego oczekiwali, ale z pewnością nie spodziewali się takiego opisu. A winnymi tego wszystkiego okazali się Jozue i Kaleb, dlatego że mówili prawdę. Jak często ktoś obwinia ciebie, może mnie, nas wszystkich o to, że jesteś winny czemuś, bo przecież mówisz prawdę. A prawda jest często niewygodna. A prawda często dzisiaj nie jest dopasowana do tego świata, o czym też słyszeliśmy na wstępie. Dzisiaj świat chce słyszeć inną prawdę, lepszą prawdę, łatwiejszą prawdę, a nie prawdę o upamiętaniu, nie prawdę o odrzuceniu, nie prawdę o odwróceniu się, o pozostawieniu pewnych rzeczy, o wyrzeczeniu. Ta prawda jest mało wygodna. Ta prawda była mało wygodna dla Izraela. Ale oni mieli coś wielkiego. Jozue i Kaleb mieli współudział w obietnicy. Czy dzisiaj masz swoją część w obietnicy? Czy dzisiaj jesteś pewien twojego współudziału w Bożej obietnicy? Przed nami ziemia obiecana, to co najlepsze. A dzisiaj żyjemy wśród tego świata, nie będąc z tego świata i mamy przynieść prawdę temu światu, który świat nie chce słyszeć, a jednak Bóg tego od ciebie, ode mnie oczekuje. Czy dostrzegasz podobieństwo twojego życia do historii tego drugoplanowego bohatera? Może warto coś wziąć z jego życia właśnie dzisiaj. A później, tak jak powiedziałem, wspólna tułaczka po pustyni. Być może czasami takie wzajemne zachęcanie się w wierze i w zaufaniu. Niewyobrażalne dla mnie, wiecie, 40 lat chodzenia po pustyni. To trochę mniej niż żyję. Nie wyobrażam sobie 40 lat tułaczki po pustyni, a jednak ty i ja jesteśmy jak Kaleb i cała reszta. Tułacze po pustyni. Czy uchwyciłeś się Bożej obietnicy? Że Bóg dla ciebie ma ziemię obiecaną? Że On to dla ciebie przygotował? Że ten krótki czas, którym chodzisz, że to tylko chwila, która przeminie? Jak mocno żyjesz Bożą obietnicą? Czy widzisz perspektywę Bożej obietnicy? Ta tułaczka z jednej strony mogła zniechęcać. Mogła być zniechęceniem. Jakże trudno jest ciągle, każdego dnia odkrywać to samo. Piach, skwar i beznadzieje. Ale jednak Kaleb pokazuje nam zupełnie coś innego. Te 40 lat chodzenia może z drugiej strony mogło zacieśnić więź pomiędzy nim a jego bratem, pomiędzy nim a tymi, którzy byli wokoło, ale którzy też wiemy, że każdego dnia odchodzili. Bo tylko Jozue i Kaleb otrzymali obietnicę, że wejdą ze względu na to, co było w ich sercu. A jednak szli. Co więcej, jednemu z nich, Jozuemu, Pan Bóg wyznaczył bardzo odpowiedzialną, ale też zaszczytną rolę. Miał zastąpić Mojżesza i wkrótce miał jako przywódca narodu wprowadzić Izraelitów do Kanaanu. Wiemy, że to już te następne pokolenia. Ale to jemu została darowana obietnica wodza. A Kaleb? A Kaleb był tym, który zawsze stał krok z tyłu. Ale czy to spowodowało w jego życiu to, że nie wiem, zbuntował się? To, że nagle miał pretensje? To, że nagle wydawało mu się, że wow, też bym chciał być tak ważny, bo przecież, Panie Boże, też tam byłem. Przecież też dałem świadectwo. No właśnie. Do Jozuego Kaleb przychodzi z prośbą, o której czytaliśmy na wstępie. To do Jozuego Kaleb zwraca się o możliwość przystąpienia do działania. Chociaż on wie, że ten dział został mu darowany przez Wszechmogącego. Jednak nie narusza porządku. Nie staje się buntownikiem. Nie chce nagle wszystkiego zrobić po swojemu. Nie chce zmienić tego, co ustanowił Bóg. Nie podejmuje działania na własną rękę, dlatego że szanuje Boży porządek. Szanuje rzeczy, które Bóg ustanowił. Szanuje swego przywódcę, którego przecież Bóg powołał. Chociaż nawet, mówiąc bardzo kolokwialnie, przecież był jego kolegą.
Przecież przez 40 lat wspólnie razem znosili trudy. A jednak Kaleb jest człowiekiem pokornym. Człowiek pokorny nie pragnie się wywyższać. Nie pragnie udowadniać swojej racji. Nie ma postawy roszczeniowej bądź lekceważącej. Prawdopodobnie nie jeden na jego miejscu nosiłby bunt w swoim sercu. Może w sercu niejednego człowieka zrodziłoby się pytanie, zgorzknienie, a może nawet zazdrość po prostu o to, dlaczego on, a nie ja. Dlaczego to właśnie on? Dlaczego właśnie Jozue, a nie ja? Dlaczego to nie mi została darowana, tak doniosła funkcja przywódcy? Nie lekceważy Jozuego, powołując się na dawne wspomnienia. Nie lekceważy Jozuego, powołując się na koleżeństwo. Nie lekceważy Jozuego, powołując się na wspólne przeżycia, wspólnie spędzone chwile, czy też niebezpieczeństwa, przez które przeszli, ale z pokorą i szacunkiem przyjmuje autorytet nadany Jozuemu przez Boga. I przystępuje do działania dopiero wtedy, gdy otrzymuje od niego błogosławieństwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myślę, że dzisiaj szczególnie tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego jako Boży Kościół. Potrzebujemy tego jako kościoły, jako zbory, w których jesteśmy. Bo Pan Bóg swojej mądrości ustanowił porządek. Pan Bóg swojej mądrości ustanowił przywódców. I było tak zarówno w starym Izraelu, jak i w tworzącym się nowotestamentowym kościele. I nie uległo to pozornie zmianie do dzisiaj, ale jednak wiemy, że dzisiejsza perspektywa wygląda nieco inaczej. Wygląda na to, że w kościele XXI wieku staje się to coraz większym problemem. Dlatego coraz częściej słyszymy o tym, że jedna czy druga społeczność nagle zaczyna jakby dryfować w dwóch różnych kierunkach. Dochodzi do rozłamów, dochodzi do rozbicia takiej czy innej społeczności. We współczesnym świecie, a szczególnie w współczesnych kościołach, coraz bardziej propagowana jest absolutna wolność i równość, którą mamy w Chrystusie. Ale wiemy też, że Bóg jest Bogiem porządku. I ta historia pokazuje nam pewien Boży porządek. Czasami lubimy odrzucać, negować jakikolwiek rodzaj władzy, jakikolwiek rodzaj przywództwa, jakikolwiek rodzaj autorytetu, ale Pismo Święte wyraźnie przestrzega nas przed tym, ażebyśmy tego nie robili. A co więcej, Pismo Święte zachęca nas i mówi, abyśmy darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród nas. Tak jak czytałem 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, szanujcie ich i miłujcie dla najgoręcej dla ich pracy. Tego dzisiaj potrzebujemy. Głęboko wierzę, że dzisiaj Kościół, współczesny Kościół Jezusa Chrystusa potrzebuje silnego liderstwa. Potrzebuje silnych mężów, niewiasty, które staną przed Panem gotowi na to, aby On ich używał w szczególny sposób. Ale Kościół dzisiaj potrzebuje ciebie i mnie, bohaterów drugiego planu. Wybaczcie, że tak powiem. Ale tak samo się czuję. Jestem temu Bogu wdzięczny za to. Bóg potrzebuje dzisiaj ciebie i mnie, abyś stanął w modlitwie, abyś stanęła w modlitwie, abyś była wsparciem, abyś była tym, który da zachęcenie. Byliśmy tym, którzy podeprą. Tym, którzy uznając autorytety, również dając siebie jak najwięcej, ażeby Boży Kościół mógł rosnąć ku Jego chwale. Aby Boży Kościół mógł się rozwijać. Bo mamy nie tylko szanować i wspierać w trudnej, odpowiedzialnej służbie naszych liderów, ale też, tak jak Kaleb, powinniśmy wiedzieć, że nie powinniśmy podejmować działań na własną rękę. Że powinniśmy w swych działaniach zwrócić się do nich, oczekiwać błogosławieństwa, pytać Boga o Jego wolę i Jego drogę. Mówię o tym dlatego, że dostrzegam to i widzę to coraz wyraźniej, że mamy kryzys, jeżeli chodzi o tą właśnie sprawę. I ta historia w szczególny sposób mnie dotyka. I w szczególny sposób gdzieś Bóg do mnie o tym mówi, tym bardziej, że chcielibyśmy, ażeby nasze kościoły były silne, ażeby rosły, ażeby było nas coraz więcej, abyśmy mogli oddziaływać na ten świat. Myślę, że ta historia pokazuje właściwą drogę. Pokazuje właściwy Boży porządek.
Dlatego, że przez to wszystko, co Bóg ustanowił, otrzymujemy błogosławieństwo tego, który swej mądrości i łasce wszystko nam daje. A myślę, że tego gorąco pragniemy. Pragniemy Bożego błogosławieństwa. Ja wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Bo my z natury nie lubimy podporządkowywać się naszym przywódcom, zwierzchnikom. Ale to wszystko również daje nam świat dzisiaj. A my przecież mamy być inni. My przecież mamy być przemienieni przez Bożą miłość i Bożą łaskę. Dlatego, że tak powiedziałem, podporządkowanie się Bożemu porządkowi przynosi błogosławieństwo. Nawet jeśli czasami musimy zacisnąć zęby. Nawet jeżeli czasami musimy, powinniśmy, może tak być lepiej, powinniśmy uznać autorytety. I wierzę, że chcemy to robić. Oczywiście może być tak, że nie zawsze będziemy zgadzać się ze wszystkim. Nie zawsze będziemy zgadzać się z niektórymi decyzjami. Może prawdopodobnie nieraz dostrzeżemy jakieś uchybienia. Może dostrzeżemy jakieś rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Ale to zależy od nas. Jaka będzie nasza postawa i co z tym zrobimy. Ktoś kiedyś powiedział piękne słowa, że burze przychodzą często. Ale najważniejsze jest to, co po burzy zostaje. Czasami po burzy, szczególnie gdy jesteśmy nad morzem, możemy zobaczyć masę śmieci i brudu. I nie zawsze nam się to podoba. I nie zawsze widok, który widzimy, jest miły dla oka. Ale mimo tego, że burze przychodzą, myślę, że jest też czas, kiedy po burzy widzimy tęczę. Tęczę, która jest miła dla oka, tęczę, która sprawia radość, tęczę, która powoduje, że myślimy o tym wszystkim, co się stało, w inny sposób. Często musimy, tak jak każdy z nas, tak i nasi przywódcy, nasi liderzy, muszą zmagać się z cielesną naturą, z pokusami, ale nie zwalnia to z nas z obowiązku, z przywileju, modlitwy i wsparcia dla tych, których Bóg postawił na tym miejscu, czy na każdym innym. Kolejna cecha, która podoba mi się w postawie Kaleba, to jego niezachwiana wiara w Boże obietnice. Bo Kaleb powołuje się na Boże obietnice. Na Bożą obietnicę, którą Bóg mu dał dotyczącą ziemi obiecanej. Staje znowu w tym miejscu, może widzi te same obrazy, które widział 40 lat wcześniej. Staje tam i ciągle żyje Bożą obietnicą. To mi pokazuje jedną rzecz. Boże obietnice są niezmienne. Bogu się nie odwidziało przez 40 lat. Nagle nie przyszło nowe objawienie. Nagle nie przyszły nowe prawdy. Bóg nie zmienił swojego słowa i Bóg jest niezmienny w swoim słowie. Bo Jego słowo jest tak i amen, nie w nim nie ma. I czytamy, że niebo i ziemia przeminie, ale Jego słowo nie przeminie. Nie dajmy się zwodzić byle nauką, która przychodzi. Ona się dzisiaj pojawia, jest jej coraz więcej i będzie jeszcze więcej. Nowe obietnice, nowe objawienia. Boże Słowo nie mówi mi o niczym takim. Ono jest niezmienne. Boże obietnica jest ciągle taka sama, jaka była dla naszych praojców, jest dla nas i może będzie dla tych, którzy przyjdą. Ono jest niezmienne. Kaleb powołuje się na Boże obietnicę dotyczącą ziemi, którą ma odziedziczyć. Bo od chwili, gdy została wypowiedziana, minęło dużo czasu, ale ona się nie zmieniła. Boże prawdy się nie zmieniają. Ludzkie tak. Boże obietnice są niezmienne. Ludzkie się zmieniają. Boże Słowo jest nienaruszalne. Słowo człowieka zmienia się jakże często. Dlatego ważne jest, na kim budujemy. Dlatego jest ważne to, na kim chcę opierać moje życie, moje zaufanie, na kim chcę budować moją przyszłość. Kto jest twoją przyszłością? On, Kaleb, cały czas nosi w sercu i w pamięci Boże Słowo. Wierzy i w każdym jego działaniu przejawia się niezachwiana ufność, Bożą wierność, pewność, że Bóg spełni to, co zapowiedział. On nie zwątpił w prawdziwość Bożego Słowa. Jak często wątpię? Jak często słowo jest tylko słowem? Jak często nawet wyuczone, zapamiętane słowo pozostaje tylko i wyłącznie słowem? Choć minęło 40 lat, nic się nie zmieniło. A przecież nie były to łatwe lata. A przecież nie był to przyjemny czas. To nie był czas spędzony, dzisiaj byśmy powiedzieli, na wakacjach, all inclusive, w jakimś wspaniałym miejscu. Bóg nie powiedział mu, że cię przeniosę na Hawaje i będziesz tam 40 lat czekał,
bo byłeś jednym z dwóch, którzy powiedzieli, mógłby to zrobić, oczywiście, ale życie jest życiem i Bóg pozwala nam przeżyć właśnie takie życie, w jakim nas postawił. Nie były to łatwe lata, jak powiedziałem, 40 lat tułaczki po pustyni. W sercu, myślę, w którym wiara jest płytka, przeciwnik zasiałby wątpliwość, czy to się nigdy nie skończy? Może słyszycie takie właśnie pytania. Może gdzieś czasami uderzają do waszej głowy. Czy to się nigdy nie skończy? I to najprostsze, najczęściej zadawane pytanie, które słyszy Bóg. Dlaczego? Dlaczego właśnie mi? Dlaczego właśnie ja? Dlaczego właśnie tak? Dlaczego? 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 Czy wreszcie kiedyś dotrzemy do miejsca, w którym Bóg nam obiecał? A może pytasz czasami, czy Boże obietnice w moim życiu są jeszcze realne? Przecież mógł pomyśleć, a może tyle lat, może umrę tak jak inni i pogrzebią mnie piaski tej pustyni. A może Bóg, nie wiem, nie będzie pamiętał o tym, co obiecał, aż tam w końcu dojdziemy, o ile w ogóle dojdziemy. 40 lat. Nie mówimy o krótkim czasie. 40 lat życia. Może czekasz na coś 40 lat. Może czekasz na coś 5, 10, 60. Może czekasz na wypełnienie Bożej obietnicy i może jesteś w miejscu, w którym mógłbyś zapytać, czy wreszcie? Czy Boża obietnica zmieniła się przez ten czas? Kaleb przyszedł i wszystko, co widział, to ziemię, którą Bóg mu obiecał i wiedział, że przez 40 lat nie zmieniło się nic. A ile razy jako Boże dzieci musimy zwalczać tego typu podszepty, tarczą wiary osłaniać się przed tym, co świat i przeciwnik na nas narzuca, który chce za wszelką cenę zniszczyć twoją i moją ufność i wiarę. A Kaleb ufał swojemu Bogu i był wierny. I wierzę, że Bóg dzisiaj tego chce ode mnie i od ciebie. Ufności i wierności. Bo z jednej strony tak dwie bliskie cechy, a jednak potrzebujemy obu. Ufności i wierności. Ufności w Boże Słowo, w to, co Bóg obiecał, ale też bycie wiernym w tym, co przyrzekliśmy. Bo to wszystko ma dwie strony. Z jednej strony chcemy Bożych obietnic, Bożych prawd, z jednej strony chcemy tego, co Bóg nam daje, to, co obiecał, bo wiemy, że to jest wszystko prawdą, ale z drugiej strony, czy dochowujemy wierności? Czy jesteśmy wierni temu, co przyrzekliśmy? Czy jesteśmy wierni Bogu, który obdarza nas swą łaską każdego dnia? O Kalebie jest napisane, że był w nim całkiem inny duch. Tak dosłownie czytamy. Był w nim całkiem inny duch. Jaki inny duch? Duch wiary i ufności. On oczami 40 lat wcześniej, to co powiedzieliśmy na wstępie, co też dobrze wiecie, oglądał te same rzeczy, co tych dziewięciu. Ale tylko on i Jozue widzieli prawdziwie, bo żyli ufnością i wiarą. Że to wszystko, co widzą, to jest tylko obraz, którego całkowicie przyćmiewa Boże Słowo i Boża obietnica. To jest wasze. To jest wasze. Bez względu na to, co widzicie, daje to w wasze ręce. Bóg złożył obietnicę. Dlatego, że był wierny, dlatego, że ufał, otrzymał cudowne zapewnienie, że w nagrodę wejdzie do ziemi obiecanej. Dwoje ludzi. Mogą powiedzieć, Boży naród, Boży ludzie, ci, którzy widzieli tak wielkie rzeczy. I czasami może chcemy ich oceniać, chcemy popatrzeć na nich, popatrzeć, za czym tęsknicie. A za czym my tęsknimy tak często? A za czym tak często tęskni nasze serce? Choć mamy świadomość, z czego wyszliśmy, od czego Bóg nas uwolnił i mamy świadomość perspektywy jutra, jak często tęsknimy za tym, z czego Bóg nas uwolnił. Jak często w swojej słabości wracam do rzeczy, o których muszę powiedzieć, że Bogu się nie podobają. A jednak ciągle na nowo, każdego dnia chcę uczyć się mojego Boga. Chcę uczyć się ufności i wiary. Tak jak właśnie Kaleb. I Bóg powiedział, że jego potomstwo posiądzie tą ziemię. Jaka była jego ufność? To kolejna lekcja dla mnie. Jaka była jego ufność? Jego ufność była pozbawiona lęku.
Wiecie, bo ciągle można ufać i się bać. Ciągle można mieć w sercu jakąś ufność i z drugiej strony być przepełniony lękiem o jutro. Ciągle na nowo można patrzeć na ten napis na ścianie, do którego ciągle wracam, oczami wyobraźni, Panie, że to Ty troszczysz się o moje jutro i z drugiej strony ciągle bać się, co będzie jutro. Żyć obok obietnicy i nie żyć obietnicą. Ufność pozbawiona lęku. Kaleb pokazał nam, co znaczy ufać Bogu. Wtedy, gdy to, co widział, innych przerażało, wtedy, gdy przyszedł i złożył relację, wtedy, gdy tak mocno stał na stanowisku, że Bóg się zatroszczy, wtedy, gdy wszyscy chcieli ich ukamienować, w obliczu wszystkich tych faktów, stał ufności, pozbawiony lęku. On nie był człowiekiem naiwnym. On nie był człowiekiem naiwnym, nieznającym faktów, bądź wmawiającym sobie, że ta rzeczywistość jest mniej straszna niż jest. Ale ta rzeczywistość go nie powaliła. Ta rzeczywistość nie przyćmiła jego ufności, nie przyćmiła jego wiary, ten lęk nie spowodował, że rzeczywistość stała się większa niż jego Bóg. Śpiewamy tę pieśń, nasz Bóg jest wielki. Ale czy On jest wielki w moim i twoim życiu? Czy może rzeczywistość przyćmiewa jego wielkość? Był realistą. On wiedział, że są wyzwania, że jest niebezpieczeństwo. Wtedy, gdy powrócił ze zwiadu i teraz, gdy stoi przed wejściem do ziemi obiecanej, wie, że się niewiele zmieniło. Rzeczywistość jest ciągle taka sama. Ale pomimo tego, że rzeczywistość się nie zmieniła, pomimo tego, że on ma 40 lat więcej, pomimo tego, że ma za sobą tułaczkę po pustyni, wie, że Boże obietnice się nie zmieniły. W obliczu tej rzeczywistości on wypowiada te słowa i mówi o tym, że pomimo wielkości warownych miast, obecności potomków Anaka, pomimo tego wszystkiego, co tam może być, w jego sercu nie ma lęku i zwątpienia. To jest bohater drugoplanowy, któremu należy się z pewnością Oscar za to, co robi. Wybaczcie za tą parafrazę. Ale takim jest. Bo sekretem jego odwagi jest to, że polega na Bogu. Bo wie, z kim wchodzi w rzeczywistość. Bo ta rzeczywistość, pomimo tego, że jest jaka jest, on w tej rzeczywistości chce zaistnieć, dlatego że Bóg go chce w nią wprowadzić. I on chce zmienić tą rzeczywistość, dlatego że Bóg dał mu obietnicę zmiany tej rzeczywistości. Sam z siebie nie byłby w stanie, nie jest w stanie tego uczynić, ale wie, że rzeczywistość, w którą wchodzi z Bogiem, może być przemieniona. My też sami z siebie nie musimy zmieniać rzeczywistości, ponieważ nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Bóg zachęca mnie dzisiaj szczególnie, abym nie polegał na własnych siłach, na własnym rozumie, ale mogę zmieniać rzeczywistość, dlatego że wiem, z kim w rzeczywistość wchodzę. Wiem, kto stoi tuż obok mnie. Nie muszę polegać na własnej sile, zdolnościach czy umiejętnościach. Bo Bóg mi mówi, że ja cię nie zostawię i cię nie opuszczę. Pokładał nadzieję w Panu, a jego serce było niezłomne. I nie lęka się przystąpić do bitwy. Może 40 lat wcześniej byłoby łatwiej. Może by tak z pozoru wyglądało, że 40 lat wcześniej przecież młody człowiek, 40-latek, pełni sił, a tutaj 85 lat? Może pozornie coś się zmieniło, ale wewnątrz niego ja wierzę, że on jest jeszcze bardziej gotowy na tą walkę niż 40 lat wcześniej. Wierzę, że wewnątrz on jest jeszcze mocniejszy, silniejszy, a ze swoim Panem również te siły, które mu da, pozwolą, że obejmie tą ziemię w posiadanie, jak wiemy. Pomimo swojego starszego, zamasanego wieku jest sprawny, jest zaprawiony w boju. 40 lat Bóg go kształtował i uczył. Przez 40 lat Bóg uczył go ufności. 40 lat chodzenia po pustyni spowodowało, że jest znacznie silniejszy. Ale 40 lat żył zaufaniem do swego Boga, że nic się nie zmieniło, że nadejdzie dzień, w którym Bóg spełni swoją obietnicę. Aby staczać zwycięską duchową walkę, do której wszyscy jesteśmy powołani, w obliczu której wszyscy stoimy, jako dobry żołnierze potrzebujemy z jednej strony pełnej zbroi,
bo o tym mówi Boże Słowo. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć coś innego. Potrzebujemy pełnej zbroi, ale to jest wszystko jeszcze za mało. Ta pełna zbroja jest jeszcze niewystarczająca. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy pełnego zaufania do naszego dowódcy. Oprócz zbroi potrzebujemy pełnego zaufania do naszego dowódcy, naszego Pana, do tego, że On jest tym, który wie. I ja nie zawsze muszę wiedzieć. I nie zawsze muszę rozumieć. I nie zawsze powinienem zadawać pytanie dlaczego. Bo wiem, że jestem powołany do zupełnie innej roli. Ale to, co powinno być w moim, twoim życiu, do czego mnie ci postawa Kaleba zachęca, to zaufanie. Zaufanie bez lęku. Bo jeśli w tym uchybiam, to nawet najlepsza zbroja nic mi nie pomoże. Jeżeli nawet będę miał na sobie całą zbroję, a nie zaufam swojemu dowódcy, to cóż mi to pomoże, jeśli będę wszystko robił na własną rękę? Jeżeli będę za każdym razem wiedział lepiej, jeżeli za każdym razem będę chciał wprowadzać swoje własne rozwiązania, nie pytając o jego zdanie. Cóż mi to pomoże, że nawet przeobleczę się w tę najcudowniejszą zbroję, o której mówi Boże Słowo, jeśli tak naprawdę odrzucę kierownictwo mojego Pana. Kolejna cecha, która niesamowicie mi się podoba, to jego siła, ale jego siła, która wypływa z uległości i poddania. Nie zawsze trzeba być tym, którego widać. Nie zawsze trzeba manifestować swoją wielkość, doskonałość i tak dalej, i tak dalej. Kaleb czerpał siłę z uległości i poddania. On miał świadomość swojej siły, bo gdyby nie miał świadomości swojej siły, to nie wypowie tych słów. To nie staje tam za 40 lat, w wieku 85 lat przed ziemią obiecaną, nie staje, nie wypowiada tych słów. Ja widzę go jako człowieka, który się rwie do boju, ale który jakby pokazuje właściwą drogę, zwraca się do swojego wodza z tymi słowy. Wiecie, on miał Bożą obietnicę, on mógł pójść, ale nie. Ma świadomość swojej siły, ale też pamięta o tym, co Bóg ustanowił. Wypowiada te słowa: może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. To nie jest brak zaufania. To nie jest, te słowa nie wynikają z tego, że nagle stracił ufność. Nie, ale on ma świadomość, że jego siła jest w uległości i poddaniu. Że Bóg jest tym, który wszystkim kieruje. On chce budować na swoim Panu. We wszystkim na Nim polega i powierza Mu się całkowicie. Panie, bądź wola Twoja, chciałoby się powiedzieć. Panie, bądź wola Twoja. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Boże. Jestem gotowy, a Ty, Panie, czyń swoją wolę. Często chcielibyśmy powiedzieć odwrotnie. Panie, czyń swoją wolę, a ja się jakoś do tego przygotuję. Ale pokazuje inną drogę. Jestem gotowy, Panie Boże, czyń swoją wolę. Użyj mnie jako użyteczne narzędzie. Zrób to, Panie, dla swojej chwały. Odbierz sobie Ty z tego chwałę. Użyj mnie, Boże. Bo w kwestii poczucia bezpieczeństwa, w kwestii pewnej motywacji do działania, łatwo jest zacząć opierać się na rzeczach doczesnych. Często na swoich, tak jak wiemy, umiejętnościach wyuczonych czy nabytych. Często na tym, co umiemy już, czego nauczyliśmy się w życiu. Łatwo jest budować na dobrach materialnych, często na wsparciu innych ludzi. I choć może czasami wydają się one pewne, w jednej chwili mogą ulec zniszczeniu. W jednej chwili to wszystko może obrócić się jak zamek wbudowany na piasku w ruinę. Jednak człowiek, którego ufnością jest Pan, nie zachwieje się, nawet wtedy, gdy nadchodzą trudne chwile. A wiemy, że trudne chwile nadchodzą, bo o tym mówi Boże Słowo. Psalmista mówi, choćby nawet szedł ciemną doliną, czy w innym tłumaczeniu, doliną cienia śmierci. Choćby nawet tam szedł, Boże, jeżeli Ty tam jesteś ze mną, a jeżeli jestem Twój, to wiem, że jesteś, to się zła nie ulęknę. I znacie z pewnością historię o burzy na morzu. Ta, która dzisiaj też była przytaczana. Uczniowie, będąc z Panem w łodzi, zatrwożyli się. Ale Pan był blisko przecież. A jednak strach ich powalił.
bo wszystko to, co wokoło rzeczywistość spowodowało, że zaczęli obawiać się o własne życie. Pan uciszył burzę i wszystko było tak, jak chcieli. Było spokojnie, ale dziwili się temu, co się stało, chociaż wiedzieli, kto był wokoło nich. Ta historia, kiedyś zawsze uczono mnie, że ta historia mówi o tym, że Pan Bóg uciszy każdą burzę twojego życia. Ale wiecie, od pewnego czasu doszedłem do wniosku, że się z tym nie zgadzam. Wybaczcie. Dla mnie ta historia nie uczy, że Pan Bóg uciszy każdą burzę twojego życia. Bo tak dla mnie tak nie jest. Ta historia uczy mnie czegoś innego. Ta historia uczy mnie tego, że chociaż w moim życiu będą burze i nie każdą burzę przetrwam, to wiem, że z Bogiem dojdę na drugi brzeg. Tego uczy mnie ta historia. Jeżeli zburzyłem dzisiaj coś twojego, to przepraszam. Ale z doświadczenia, z tylu lat, które mam i chodzę za Panem też jakiś czas, to wiem, że burze przychodzą. I że czasami okręt życia się roztrzaska. I nie pozostanie już nic. Nic, co jest w tym świecie. Ale wszystko, co obiecał Bóg. I to się nie zmieni. I tego nam nikt nie wydrze. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owocu. Ale taka postawa nie kształtuje się od tak po prostu. To nie wynika z naszych umiejętności, z naszych zdolności, z tego, jakimi jesteśmy wspaniali. Nawet jeżeli jesteśmy, w co głęboko wierzę. Nawet jak powiedziałem, wtedy, gdy zaczynają uderzać fale sztormu w łódkę naszego życia, ta postawa kształtuje się nie sama z siebie. To Bóg jest tym, który nas kształtuje. To Bóg jest tym, który wlewa coraz więcej i więcej. To On jest tym, który powoduje, że my możemy widzieć szklankę do połowy pustą albo w połowie pełną. Niby patrzymy na to samo, ale widzimy zupełnie inaczej. Ktoś powiedział, że to, co człowiek sieje dzisiaj, przynosi owoc przyszłości. Jeśli każdego dnia będę polegał na Panu, to nawet w trudnych chwilach będę wiedział, do kogo się zwrócić. Jeśli każdego dnia będę budował na Nim, to tak jak słyszeliśmy, nasza budowla się ostoi, bo będzie miała mocne fundamenty. Bo muszę być zakorzeniony. Zakorzeniony w Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. I wiecie, czasami jest tak, że wydaje nam się, że wystarczy. Ale nasze korzenie muszą wrastać coraz głębiej i w głębiej. Muszą być coraz szersze, muszą coraz silniej i mocniej wkorzeniać się w Tego, który jest naszym Panem, aby w chwilach posuchy i huraganu, w chwilach trudnych, 40 lat chodzenia po pustyni, abyś mógł wydać owoc. Bo dziś Pan, głęboko wierzę, wzywa nas do naśladowania i pokazuje postawę uległości, całkowitego zaufania i trwania. Trwania w kim? W Ojcu, który zarówno wtedy, gdy tłum entuzjastycznie witał Jego Syna, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, kochał ludzkość tak samo, jak wtedy, gdy krzyczeli ukrzyżuj Go. I dzisiaj również tak samo kocha Ciebie i mnie. Dlaczego dzisiaj mówię o Kalebie? Bo po raz któryś tam z kolei chciałbym powiedzieć, że jest kimś, kto robi rzeczy bez zastrzeżeń. On wydaje niezwykle piękne świadectwo swojego życia. To o nim, gdy był młodszy, czytamy aż trzykrotnie, że Kaleb bez zastrzeżeń poszedł za Panem swoim Bogiem. To nie wynika z tego, że to było zawsze łatwe i proste. Że im było łatwiej. Że im łatwiej było wtedy, bo tak o nim napisano. Nie. Jemu nie było też łatwiej, gdy wracał ze zwiadu po ziemi kananejskiej. Bo dziewięciu, którzy szli razem z nimi, ciągle narzekało w przerażeniu, może lamentowali,
może ciągle mówili o tym samym, jakie to jest przerażające, jakie to jest straszne. I wiecie, jak czasami to jest, gdy jesteście sami, macie inne zdanie niż dziewięciu, którzy ciągle pokazują zupełnie inne rzeczy, a wy chcecie żyć nadzieją, ufnością i wiarą. Jakże trudno jest czasami słuchać tego, jak wszyscy mówią o tych warownych miastach, o tych przerażających rzeczach, o tych olbrzymach, o tym wszystkim, co jest trudne do udźwignięcia. Jak żyć czasami wśród ludzi, którzy ciągle rozpuszczają złą wieść, jak ciągle napełniają wszystkich lękiem i strachem, jak wreszcie nagle przez to wszystko podburzają wszystkich innych wokoło przeciwko wam. Kaleb jest napisane, że uspokajał lud wzburzony na Mojżesza. W obliczu tego wszystkiego czytamy, że to on uspokajał lud wzburzony na Mojżesza. Razem z Jozłem starali się natchnąć Izraelitów odwagą i ufnością. Bo przecież Pan nam dał tę ziemię w obietnicę. To on nam obiecał, że tam wejdziemy. To oni wzywają do tego, aby się nie buntowali, nie lękali. Bo przecież Bóg ma w nas upodobanie. To on wprowadzi nas w ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się. Bo ten lud tej ziemi będzie naszym pokarmem. Pan jest z nami, nie bójcie się. Wiemy, że lud nie chciał ich usłuchać. Ale w swoim życiu Kaleb oglądał ponadnaturalne przejawy Bożej chwały i mocy. To on mocno trzymał się swojego Boga w obliczu wszystkiego, co było mu przeżyć. A nie było to łatwe, jak wiemy. Nie stracił ufności, ale pokładał w nim nadzieję. Cieszył się Bożą przychylnością. Dożył cudownych lat. Pomimo tego wszystkiego, co się działo, on też ponosił konsekwencje. To on przecież, on też, jak powiedziałem wcześniej, szedł przez pustynię. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego, Panie? Przecież był wierny. Przecież to on jako jeden z dwóch tylko mówił o tym wszystkim. To tylko jakby on był tym, który był zachęceniem. Dlaczego, Boże? Przecież ja jestem w porządku. Przecież to wszyscy inni wokoło. Czy naprawdę dobrym ludziom muszą przytrafiać się złe rzeczy? Ostatnio ktoś zadał mi takie pytanie. Czy naprawdę dobrym ludziom muszą przytrafiać się złe rzeczy? Kaleb wiedział, że Bóg realizuje swój suwerenny plan. I wierzę, że patrząc na Niego, wiemy, dlaczego to robił i dzięki czemu to robił i jak to robił. Zamiast narzekać, był blisko swego Boga, bo wiedział, że On się nie zmienia. Każdego dnia, gdy stawiał kolejne kroki wiary, na rozpalonych piaskach zdążał do ziemi obiecanej. Bohater drugiego planu. Chcemy być bohaterami drugiego planu. Niech wam Bóg w tym błogosławi. Amen.